Do tej pory działalność firmowa wiązała się z nagrywaniem materiałów w poziomie, no ale niestety czasy się zmieniły i teraz nagle trzeba nagrywać w pionie. Profesjonalne głowice wideo no nie mają takiej możliwości, więc trzeba sobie radzić w inny sposób. Zapraszam. Sam stoję przed takim dylematem, bo czasami trzeba coś nagrać w pionie, a ja jednak głównie w poziomie, szczególnie jeżeli chodzi o statywy. I tutaj z pomocą przychodzi nam taka klatka. Ja sobie zakupiłem small rigową klatkę do mojego body, czyli do Sony ZV-E1. No i muszę powiedzieć, że wygląda to nader fajnie. Jak widzicie, wszystko wykonane z aluminium, dużo otworów montażowych, dodatkowo taki kluczyk, który w sposób magnetyczny jest przysysany, żebyśmy mogli gdzieś tam w terenie dokonać jakichś drobnych regulacji. Naprawdę dużo otworów takich z gwintem, gdzie można przypinać różne dodatkowe rzeczy. No i dzięki takiej klatce możemy sobie przekonwertować nasz klasyczny aparat, który ma tylko i wyłącznie montaż do statywu od spodu, tak żebyśmy mogli zamontować statyw z boku. Jak widzicie, kluczyk pozwala na dokręcenie śruby tej głównej mocującej oraz dwóch takich, można by nazwać, kołków pozycjonujących, które będą wchodziły tutaj w to miejsce, gdzie montujecie pasek. Pierwsza uwaga dość istotna. Jeżeli macie na aparacie jakieś elementy, które służą na przykład do podpinania pasków, tak jest w moim przypadku, to właśnie te czerwone kółeczko, no to to wszystko trzeba zdemontować. Również przez założeniem klatki musicie zdemontować obiektyw, tak więc musi być czysto. W moim przypadku demontuję ten uchwyt, w moim przypadku demontuję tą płytkę pośredniczącą, która jest na dole, która pozwala mi na łatwe wpinanie aparatu do statywów. Mam wiele statywów, wiele urządzeń i wszystkie są wyposażone dokładnie w tą samą płytkę montażową. Zakupiłem ich ze 30 sztuk z 15 lat temu i do tej pory wykorzystuję. Tak więc demontujemy te wszystkie elementy, przygotowujemy klatkę do instalacji, czyli również musimy delikatnie popuścić te śruby, tak żeby te kołki ustalające, czy te elementy, które będą jak gdyby nam blokowały ten aparat od góry, troszeczkę otworzyć. No i co? Zdejmujemy obiektyw, wsuwamy aparat, podkręcamy śrubę dolną, główną, mocującą, podkręcamy te dwa kołki mocujące, ja je tak nazwałem, i w zasadzie urządzenie jest gotowe do pracy. Taką klatkę możecie zastosować nie tylko do takich zadań jak u mnie, ale również możecie do niej przymocować dodatkowe uchwyty, możecie do niej przymocować oświetlenie, zewnętrzne mikrofony, monitor podglądu, tak więc tutaj całych możliwości jest wielkie mnóstwo, zależy tylko od waszych potrzeb i inwencji. Mamy dwie dodatkowe zimne stopki, żaden z elementów aparatu nie jest przesunięty, mamy dostęp do wszystkich przycisków, mamy dostęp do wszystkich klapek, tak więc w zasadzie ta klatka jest zainstalowana, ale w żaden sposób nie ogranicza nam funkcjonalności aparatu. Możecie stosować, jeżeli chcecie robić w pionie zdjęcia, to dwie płytki montażowe, tak jak ja, albo ewentualnie jedną, którą będziecie sobie przekręcali w zależności od potrzeby do tego miejsca, w którym będzie wam akurat wygodniej i to, co będziecie chcieli akurat rejestrować. Jestem mile zaskoczony niską wagą i sposobem dopasowania i dostosowania tej klatki do tego akurat body. Nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. To jest moja w ogóle pierwsza styczność z taką klatką i muszę przyznać, że jest to element bardzo, bardzo, bardzo użyteczny. Ja mam kilka tego typu głowic, takich głowic, które są głowicami, które pozwalają na bardzo płynny ruch, no i generalnie nie chciałbym się ich pozbywać czy zmieniać na głowice fotograficzne, bo takie mają możliwość, żeby przestawić sobie do pracy w pionie. Tak więc to rozwiązanie dla mnie jest w zasadzie idealne. Przepięcie z nagrywania poziomego na pionowe, to jak widzicie, to jest tylko kilka chwil. W tym miejscu zamontowałem płytkę tak, żeby mógł otworzyć ekran, czyli nawet nagrywając sobie jakieś selfie nagrania, będziemy siebie widzieli bez najmniejszych problemów, tak więc w zależności od scenariusza, jaki będziemy chcieli wykorzystać, to niezależnie, czy chcemy nagrywać, będąc w roli operatora, to, co jest za aparatem, czy też będąc w roli obiektu nagrywanego, stojąc przed obiektywem, możemy w ten sposób to zainstalować. Tak jak powiedziałem, możemy do tego przypiąć monitor podglądu, dodatkowe mikrofony, różne inne elementy, mikrofony bezprzewodowe. Cała masa jest dostępnych różnych akcesoriów, które możemy przypinać do tej klatki, tak więc jeżeli już wam się to spodoba i będziecie chcieli jeszcze na przykład wzbogacić aparat o jakieś elementy oświetleniowe, to jak najbardziej w tą klatkę można to wpinać i stosować.
taki szybki, krótki film, bo być może ktoś będzie stał też przed takim dylematem, jak to zrobić, żeby dało się nagrywać w wygodny sposób ujęcia w pionie całym zestawem, który pozwala na kręcenie poziomych opcji. Jeśli chodzi o aparaty Sony, to akurat ten ZV-E1 ma cały tryb kręcenia filmów pionowych, tak więc on poprzez zainstalowaną elektronikę w środku od razu wyczuwa, że nagrywacie w pionie i tak odpowiednio formatuje ten plik, że macie te materiały już gotowe do obróbki w pionowe, nie trzeba już ich tam w żaden sposób w postprodukcji obracać. Tyle. Tradycyjnie zachęcam do oceny filmu, subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testh.pl.